Pierwsze tyskie targi śniadaniowe inaugurują program Zdrowe Tychy, którego inicjatorem jest Inicjatywa Tyska. Co to za program? To jest program skierowany dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, od maluszka do seniora, który będzie właśnie mówił o zdrowym odżywianiu, zdrowym stylu życia i aktywności fizycznej. Jakie działania w ramach programu chcecie podejmować? Jakie akcje organizować? No jedną z tych akcji to jest właśnie dzisiejsze te pierwsze tyskie targi śniadaniowe, ale też przede wszystkim będzie to i edukacja, i spotkania, głównie w szkołach, tak jak tu koleżanka wspominała, bo to też jest taki program dla dzieci, dla młodzieży, a także dla rodziców. Jest pani jednym z wystawców. Tak, jestem jednym z wystawców. Zaprosiła mnie pani prezydent Daria Szczepańska, zaproponowała taką inicjatywę, bardzo fajną moim zdaniem, bo jesteśmy rolnikami tutaj lokalnymi, którzy nie mają się gdzie promować, gdzie nie stać nas na zapłatę, powiedzmy, czynszu wystawcy 200 zł gdzieś w pobliskich miejscowościach, gdzie są ekotargi, gdzie trzeba zapłacić 200 zł, to jest dla nas jednak dużo. Pomimo, że mamy super produkty i one schodzą nam z podwórka, z podstawania ręki, przysłowiowo, to jednak dla nas taka reklama też jest fajna, bo też się angażujemy w życie społeczne, też jesteśmy widziani. Mieszkańcy naprawdę bardzo, bardzo licznie nas odwiedzili, ale na początku można było kupić właściwie wszystko. Wszystko zdrowe, ekologiczne, jajka, kury, kaczki, jajka duże i jajka małe od młodych kurek, świeżo tłoczone soki, wędlinki zdrowe, miody z dwóch różnych pasiek, niech pomyślę, suszone owoce, sery. No jakieś tam różne jarzynki, ziemniaczki niesypane, a tam różnymi nawozami sztucznymi, buraczki, koperek, no cała zielenina, jaką sobie możemy tylko wyobrazić. Targi są częścią większego programu Zdrowe Tychy, który objęła pani patronatem swoim. Dlaczego? No, z przyjemnością objęłam patronatem, natomiast z targów cieszę się bardzo, jak dziecko, bo chciałam je po prostu zrobić w Tychach. No a inicjatywa bardzo była chętna, żeby podjąć się tej realizacji. Widziałam takie targi w kilku miastach Polski, takich większych niż nasze. Już dwa lata temu, rok temu w Warszawie na Agrykoli, bardzo fajne targi śniadaniowe. Zmierzamy do takiego modelu. Tutaj też chcemy postawić stoliczki, jakieś foteliki, tak, czy leżaczki, na których będzie można przysiąść, wypić właśnie soczek, zjeść jakąś fajdę, fajnego chleba bez polepszaczy. Już na kolejnych targach za dwa tygodnie obiecuję, że tak będzie.